Kolejny reportaż. Jest sekta, która zapowiada, że w grudniu 2012 roku nastąpi koniec świata. Mało tego, dodaje, chcesz przeżyć, zapłać. Ilu jest w stanie płacić? Sprawdziła to Katarzyna Handerek. Jestem opiekunem ziemi. Bóg jest jeden, ale przydzielał takich nadzorców na każdej planecie, którzy zarządzają, a potem relacje zdają ze swojej pracy. Chciałby, żeby tata wrócił? No chyba jak każde dziecko, które ma ojca. Chciałby mieć ojca, żeby cieszył się naszymi sukcesami, wspierał nas w porażkach oraz wskazywał dobre drogi oraz to, co należy robić w poszczególnych przypadkach. Brać z niego przykład, tak jak każdy. Ojciec Marcina pracował jako dziennikarz. Pozostawił po sobie niewykonane zlecenia, kilka książek i uciekł przez balkon. Gdy mieszkał jeszcze z rodziną, powoli się od nich oddalał. Przestał jeść, obwieszał się amuletami, nie pozwalał dotykać swoich rzeczy. Przestał go interesować dom, przestał go interesować dzieci. Właściwie twierdził, że zbliża się koniec świata i najważniejsze, żeby się na ten koniec świata przygotowywać. Cały czas był zamyślony, dochodziło do tego, że wysadzał syna przed szkołą i kiedy ten woła, tato jeszcze nie wysiadłem, a ojciec jedzie, myślałam, że sobie nogi połamie. On był zupełnie myślami gdzie indziej. Rok 12 niebawem nastąpi. Może warto wejść na tą jedną kierunkową drogę, a potem otrzymać życie? Mąż informował, że zbliża się koniec świata, że wszystko to, co się w tej chwili dzieje, to już przepowiedział Enki, czyli ten brat Jezusa, prawda? Wszystkie zjawiska meteorologiczne do tej pory naturalne wydawały mu się dziwne. Wszystko twierdził, że jest pierwszy raz, jeszcze nigdy nie było takich deszczy, takiej burzy, takich chmur. Wszystko było dziwne, nowe i niepokojące. A wszystko przepowiedział Enki. Podawał dokładną datę tego kataklizmu, 21 grudzień. Proponował, żeby zacząć hodować kury, świnie, o czym ja nie miałam zielonego pojęcia, bo to się nam może przydać. Enki to w rzeczywistości kobieta, która uważa się za medium. Odpowiada na pytania, mówi jak leczyć poważne choroby, nakazuje unikać lekarzy i straszy, że koniec jest blisko. A w 2012 roku niezaangażowani w projekt umrą. Miałam taką tremę, że nie mogłam mówić. Płakałam. Nic się nie schowa, wszystko widzi, wszystko wie. Nic nie da się ukryć. Wszystko wie, wie nawet nasze myśli. Nawet myśli? Tak. Piszę na rogu klub Grubasa Fitness Club. Aha. Tak, tam można... telefon. O właśnie, to można jak prosić. I co w tym klubie można zrobić tam? Zamówić sobie wizytę z panią Lucyntą. Za namową wyznawców umawiamy się na tak zwaną sesję osobistą w klubie fitness. Kosztuje 70 zł. Oczekujemy około 2 tygodni na wolny termin. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na sesję byłam mówiona. Tylko nie wiem, czy mąż może się przyglądać? Oczywiście, że nie. To nie przeszkadza. Tak? Chodź, coś tu będziesz. Moje imię w zależności od sytuacji. Albo Enki. Albo Samuel. I jak wam jest wygodnie? Moja mama dostaje bardzo dużo leków od lekarza. Czy mama powinna odstawić i inaczej się leczyć, czy dalej zażywać te leki? Niech zmniejszy dawkę. Jeśli bierze tabletkę całą, niech będzie, to niech bierze pół. I bardzo szybko zamów. A gdzie można zamówić ten preparat? Dostaniesz. Dostaniesz, Mario, adres, gdzie możesz zamówić. Okazuje się, że cudowny lek na wszystkie choroby produkowany jest w dzielnicy przemysłowej Kielc. Magiczna fiolka kosztuje 30 zł. Dobry.
podstawie lekarstwa. Proszę bardzo, bo to jest preparat, który stosowany jest właściwie na każdy problem, czy skórny, czy jakiś wewnątrz ciała też można pić, więc ludzie też piją. Aha, czyli tak naprawdę z żelakami może robić układy, ktoś ma na przykład ranę jakąś, popsikać, szybciej się goi. Ja na przykład na sobie przetestowałam i faktycznie szybciej się rany goją. Tak? A to jest na bazie czegoś, jakiegoś spirytusu, wody, czy co to jest? To jest sól fizjologiczna. Tutaj też jest, że leczy bronchowca złocistego, inne bakterie, to że co się wtedy robi? Zażywa się, czy jak? Tak. Pij, tak? Łyżeczkę, czy łyżkę stołową na pół szklanki przygotowanej wody, najlepiej na czczo. Albo wieczorem, jak już wszystko pan zje, wypije przed snem. Aha, rozumiem, w ten sposób. Ale w cenie jaki to jest? Jeden pojemniczek, który sobie pokażę, bo tu jest buteleczka dla klienta przygotowana. Tak to wygląda u nas w tym momencie. Aha. Mogę je zerknąć? Jasne. I państwo są jedynym producentem w Polsce, tak? Tak. A na oczy też można... Też. Na przykład szef notorycznie na oczy psika mówi, że lepiej widzi przez to. Bo ja mam mgłę taką dziwną. Aha. Że na guzy też jakieś, tak? Na guzy, włókniaki, brudawki, tak? Dokładnie. Leczenie to nie jedyna misja pani Lucyny. Wyznawcy muszą zdobywać pieniądze na wykopaliska w Egipcie, które mają uratować ziemię. Aby to osiągnąć, wspierają fundację. Ci, którzy się zaangażują i dołożą swoją cegiełkę, uratują się w 2012. Najstarszy syn poszedł za mną do kuchni i z przerażeniem mówi: mamo, tata chyba jest w jakiejś sekcie, bo takie dziwne rzeczy opowiada, o których nigdy nie słyszeliśmy. Sugerował: mamo, czy nie boisz się, że tata przerywa na dar światowi jakieś pieniądze? Ja mówię: na pewno nie, bo przecież to jest inteligentny człowiek, na pewno nie jest taki głupi, żeby przerywać jakiekolwiek pieniądze. Czasu coraz to mniej. Nie da się zatrzymać. Ten 12 rok coraz to bliżej. I co byśmy mogli zrobić? Najlepiej to się zaangażować bezpośrednio, to jest moje zdanie, fundację. Okazuje się, że po prostu wyparowało od domu około 20 tysięcy złotych. Tych pieniędzy nie ma. Wy możecie wpłacić taką sumę, która waszym zdaniem będzie dla wszystkich, a zwłaszcza dla fundacji, tym wsparciem, tą pomocą. Na razie mamy tylko 5 tysięcy tych oszczędności, ale no, będziemy oszczędzać dalej. Wystarczy. Wystarczy. Mama opiekowała się naszym synkiem. Pewnej nocy zadzwoniła, by nie przywozić jej syna, bo następnego dnia wylatuje do Egiptu. Stamtąd słała do ojca SMS-y, aby spłacił jej połowę domu. Przesłał mamie na konto 200 tysięcy złotych. Mówiła, że ratuje ziemię przed końcem świata i że pieniądze uratują ją przed zagładą. Mąż toczył wojnę z nią, ona zaangażowana bardzo i też tam finansowo wspierał. I postawił jej warunek. On albo Misja Ratowania Ziemi, czyli fundacja. Przyszła na sesję, no co robić? No więc Senki powiedział: weźmiesz rozwód. Rozwody to nie jedyny pomysł medium. Gdy odwiedziliśmy ją z ukrytą kamerą, doradzała naszemu dziennikarzowi, by zablokował swojej żonie konto, jeśli nie zgadza się na współpracę z fundacją. Wszystko, by przetrwać zagładę. Pani Lucyna proponowała, byśmy dla ratowania ziemi kupili kolię. To ile potrzeba teraz? 25 tysięcy dolarów. I każdy, kto wpłaca, to nie wpłaca na fundację, tylko dla siebie. Dokładnie. No dlatego się w to też angażujemy, żeby po prostu wspólnie coś zrobić jakby pożytecznego dla ludzkości. Nie chcesz żyć, no to nie płać, po co, tak to wszyscy pójdziemy. Gdzieś tam. Kilka minut po wizycie znów odwiedzamy Lucynę Eł. Informujemy ją, że jesteśmy dziennikarzami. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego manipuluje ludźmi i straszy zagładą. Powiedziałam przed chwilą, że jeżeli fundacja przestanie istnieć, jeżeli ludzie nie zapłacą, to powa. To jest trochę straszenie, prawda? To nie jest straszenie, nie będziecie płacić, pomrzecie. To jest straszenie. No ja bym się wystraszyła, jeżeli ktoś by mi powiedział, jeżeli nie zapłacisz, umrzesz. Prosiłaś, istota ludzka,
i dostałaś. Gdzie twoja wiara, że poddajesz wątpliwości słowa i jakie otrzymałaś? Bardzo dużo od państwa takich znaków zapytania. Jak to w ogóle jest możliwe, że ludzie wierzą w to, płacą pieniądze, często zrywają całe swoje życie? Łączymy się, proszę państwa, w tej chwili z ojcem Tomaszem Francem, dominikaninem. Dobry wieczór, witam ojca w naszym programie. Dobry wieczór. Oglądaliśmy wspólnie przed chwilą ten reportaż. Jak ojciec wytłumaczy, że są ludzie, którzy wierzą w to, płacą, zrywają całe swoje życie? Jaki mechanizm powoduje, że wpadają w taką pułapkę? No, ten mechanizm nazywamy psychomanipulacją. Proszę pamiętać, że ona zawsze opiera się na pewnego rodzaju potrzebach diagnozowanych przez manipulatora w osobach, czyli na czymś, co jest bardzo bliskie tej osobie, jakieś braki choroby pojawiające się, lęk na przykład, tak jak tutaj widzieliśmy, przed końcem świata, przed zagładą rodziny najbliższych. I częściowo też opiera się na pewnych sprawdzalnych faktach. Na tym polega manipulacja. Pół prawdy, pół fałszu, stąd tak trudno ją rozróżnić. To przede wszystkim manipulator chce dać swojej ofierze. Poza tym proszę pamiętać o wpływie emocjonalnym. Bohaterowie tego reportażu na pewno mogli się poczuć dowartościowani, wybrani, w pewien sposób predysponowani do tego, żeby się uratować jako nieliczni. A tym, co jakoś najbardziej chyba w moim doświadczeniu jest zagrażające, to brak jakiejś stabilności życiowej, tak? Stabilności, która mogłaby ich ubezpieczyć od wpływu psychicznego, mianowicie jakiejś zdrowej racjonalności, konfrontacji faktów, które słyszą z rzeczywistością. Tak, to prawda, są osoby szczególnie podatne na taką manipulację. A jak się bronić? Czy jest jakiś sposób, żeby no, nie wpadać w tak oczywistą pułapkę? Czy przede wszystkim to, jeśli chodzi o obronę, to przede wszystkim konfrontować to, co się słyszy, z tym, jak jest w rzeczywistości. Ludzie bardzo często kupują kota w worku, mówiąc tak kolokwialnie, ufają wszystkim tym, którzy stosują proste socjotechniki, czyli konfrontować usłyszany przekaz. Po drugie, nie działać pod wpływem emocji, szczególnie pod wpływem jakiegoś dowartościowania czy otoczenia mnie życzliwą atmosferą. I nie działać pod wpływem wzbudzonego we mnie poczucia winy, poczucia lęku. Bardzo ważną rzeczą jest to również, żeby swoje potrzeby, pragnienia, choroby w jakiś adekwatny sposób realizować, tak? Nie ulegać jakimś takim mitowi, że są środki na wszystko, jest osoba, która wszystko wie, wszystko może pomóc. Tak. To są wszystko oszuści. Tak, to chyba rzeczywiście niezwykle ważne. Bardzo dziękuję. To był ojciec Tomasz Frank, dominikanin. Dziękuję za rozmowę.